Salamon, Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Handball. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z rozgrywającym lubińskiej drużyny, Dawidem Krzysiekiem. Dawid, przed za Wami okres przygotowawczy. Dla Ciebie to chyba też ważny moment, bo rozegrałeś rundę po kontuzji. Teraz w pełni mogłeś się przygotować do kolejnej. Jak podsumujesz te przygotowania? No na pewno mieliśmy miesiąc bardzo ciężkich przygotowań. Trenowaliśmy 2 razy dziennie. Tylko tam niedzielę mieliśmy wolne, weekend. No chcemy na pewno pokazać się z jak najlepszej strony po takim sukcesie na pewno naszych polskich szczypiorniców po mistrzostwach świata, gdzie zdobyli medal. Każdy chce naprawdę po takich meczach się z dobrej strony na pewno pokazywać przed trenerem kadry i w ogóle sam dla siebie. Dawid, przed Wami na pewno ważne i trudne spotkanie w Szczecinie. No, Pogoń to nie jest drużyna, której zwykło się mówić, że to chłopcy do bicia, wręcz przeciwnie. W czym upatrujesz szans Zagłębia w pojedynku z Pogonią? Na pewno będziemy chcieli się zrewanżować za ten mecz przegrany tutaj u nas w Lubinie. Na pewno u nich silna broń to Bartek Konic, Zaręba, Bruno. No u nas na pewno musimy powalczyć w obronie. Jeżeli bramka nam pomoże, wtedy prowadzimy szybkie kontrataki i powinno być dobrze. Dawid, czy po Twojej kontuzji już nie ma śladu? Już zapomniałeś całkowicie? Tak, już w 100% o tym nie myślę. Nie ma żadnych dolegliwości, także to już było i minęło. Dawid, czy pokusisz się o ocenienie Waszych szans, jeżeli chodzi o lokatę po drugiej rundzie? No na pewno będziemy się koncentrować z meczu na mecz. Musimy wygrywać na pewno mecze u siebie. To, co się uda wygrać na wyjeździe, no mieliśmy założenie przed sezonem być w 8 i tego będziemy się trzymać.